Szanowni Państwo, proponuję, żebyśmy w poniedziałek, w najbliższy poniedziałek 23 stycznia o godzinie 17 spotkali się pod Pałacem Mostowskich, czyli przed Komendą Policji Stołecznej. To jest niedaleko Placu Bankowego Kina Muranów, adres Nowolipie 2. Żebyśmy się tam spotkali i stanęli w kolejce na policję, żeby się autodenuncjować. Wzywam wszystkich, którzy demonstrowali 16 i 17 grudnia pod Sejmem, żeby tam przyszli, głównie w akcie solidarności z tymi spośród nas, których wizerunki zamieściła policja w bezprecedensowym, skandalicznym liście gończym, i z takim apelem do obywateli, żeby ich demaskowali. Otóż my się sami zdemaskujmy, przyjdźmy tam wszyscy, tak jak nas było tam trochę, kilkaset osób, i złóżmy oświadczenie, no nie wiem, pisemne, być może pisemne oświadczenie, że ja niżej podpisany oświadczam, że w dniach 16-17 grudnia 2016 roku byłem pod Sejmem po to, żeby bronić zasad parlamentaryzmu polskiego, żeby się sprzeciwić tłamszeniu wolności mediów i temu, co pisowska władza uczyniła w Sejmie, temu, co się tam wydarzyło, a więc przeciwko wyrzuceniu dziennikarzy z Sejmu i przeciwko głosowaniu w sposób przestępczy ustawy budżetowej bez wymaganego kworum, przeciwko sprzeniewierzeniu się przez pisowską większość sejmową wszystkim regułom i przepisom, które dotychczas w państwie demokratycznym nas obowiązywały. Więc przyjdźmy tam ze szczoteczkami do zębów, tak jak to uczynił Mariusz Malinowski, który był na jednym z tych zdjęć listu gończego policji. W poniedziałek Mariusz będzie przesłuchiwany przez prokuraturę. Zarzuty wobec nas, obywateli, wobec nas, koderów, którzyśmy tam stali pod Sejmem, są kuriozalne, że zakłócaliśmy spokój społeczny, czy też porządek publiczny, więc w gruncie rzeczy nie ma wobec nas żadnych zarzutów. A cała ta akcja pisowska, pisowskiej prokuratury pod przewodnictwem światłym pana Błaszczaka służy tylko zastraszeniu nas wszystkich, żebyśmy się bali chodzić na demonstracje, żebyśmy się bali bronić naszej ojczyzny przed dewastacją przez pisowców, przez reżim Kaczyńskiego. Więc nie bójmy się, niech nas tchórz nie obleci. Przyjdźmy tam wszyscy w jak najszerszym gronie, ustawmy się w kolejce. To nie jest żadna kolejna demonstracja, więc nie jest wymagane pozwolenie z Urzędu Miasta. Po prostu będziemy stać w kolejce bez sztandarów, ale za to z odwagą w naszych sercach. I zarejestrujemy się jako ci zacni obywatele, którym nie podoba się to, co się dzieje w naszej ojczyźnie, a przede wszystkim nie podoba się nam to, że się z Polski czyni państwo policyjne. I przeciwko temu właśnie w poniedziałek w ten sposób zaprotestujmy. Zachęcam serdecznie. Obiecują, że nas nie zawiodą i że będą stali dalej. Więc trzymajcie na bardzo, coraz więcej was się będzie Zmień baterie! Mateusz powiedział, że mamy kolejne wyzwanie!
i dzisiaj nie odpuszczamy. My go nie wypuścimy! Nikt nie może dostać przepustki na teren Sejmu w dniu dzisiejszym. Hańba!